Cześć, szpiegul.pl, Intelligence Blog. Dziś krótko o wywiadzie biznesowym. Ostatnio opowiedzieliśmy sobie o wywiadzie gospodarczym i wywiadzie konkurencyjnym. Kolejnym wyższym etapem organizacyjnym, wyższym etapem wykorzystania wywiadu w biznesie jest wywiad biznesowy, po angielsku określany Competitive Intelligence. Przede wszystkim, co odróżnia go od wywiadu konkurencyjnego i od wywiadu gospodarczego, to fakt, iż nie jest to, nie pełni on funkcji, nie pełni on roli informacyjnej, nie pełni on roli informantyczno-analitycznej bądź analityczno-informacyjnej, ale jest departamentem strategicznym przedsiębiorstwa. Zajmuje się czymś innym niż wywiad konkurencyjny i wywiad gospodarczy, a jednocześnie nie potrafi funkcjonować bez korzystania z narzędzi wywiadu konkurencyjnego i wywiadu gospodarczego. Oznacza to, że dobrze skonstruowana, dobrze zorganizowana firma konkurująca w oparciu o wywiad biznesowy wykorzystuje na niższych poziomach swojej działalności również wywiad konkurencyjny i również wywiad gospodarczy. Chciałem o tym powiedzieć, żebyście zrozumieli, że wywiad biznesowy konsumuje pracę wywiadu konkurencyjnego, czyli tą informacyjno-analityczną, oraz wywiadu gospodarczego, czyli tą stricte informacyjną. Natomiast sam jest narzędziem zarządzania strategicznego firmy. Co to oznacza? Oznacza to, że wywiad biznesowy dzięki stworzeniu kilku systemów, nad którymi sprawuje pieczę, z których korzysta, takich jak system wczesnego ostrzegania, takich jak system przeciwdziałania nadużyciom. Jest jeszcze kilka systemów, które się tworzy. Dzięki tym informacjom, które pochodzą z analiz, które pochodzą z bieżącego monitorowania, z bieżącego wpływania na zdarzenia gospodarcze firmy, dzięki właśnie tym systemom, wywiad biznesowy jest narzędziem i tylko i wyłącznie narzędziem zarządzania strategicznego. Jest to narzędzie w rękach kierownictwa firmy. Żeby być zrozumiałym, od razu mówię, wywiad biznesowy nie formułuje strategii. Wywiad biznesowy nie realizuje, nie wdraża strategii. Wywiad biznesowy nie kontroluje wdrażania, nie kontroluje wyników tej strategii. Pośrednio tak, ale tylko pośrednio. Nie zajmuje się tym. Wywiad biznesowy daje tylko rekomendacje. Jest to narzędzie analizy ryzyka biznesowego. Przede wszystkim identyfikacji zagrożeń, minimalizacji szkód, likwidacji szkód, identyfikacji szans, to jest bardzo istotne, identyfikacji możliwości rozwoju firmy. Poprzez rekomendacje ma wpływ na formułowanie, wdrażanie strategii firmy, ale tylko i wyłącznie w ten sposób. W prezentowanym przeze mnie ujęciu wywiad biznesowy jest departamentem strategicznym. Oznacza to, że mówienie i pisanie o strategicznym wywiadzie biznesowym nie ma sensu, bo mówimy o maśle maślanym. Kto jest zleceniodawcą zadań dla wywiadu biznesowego? Zleceniodawcą jest kierownictwo firmy na poziomie wywiadu biznesowego. Jeśli chodzi o realizację zadań na szczeblach niższych, czyli konkurencyjnym i gospodarczym,
Zadania zlecane są przez poszczególnych menedżerów, ale bezpośrednio przez szefa, przez osobę kierującą wywiadem biznesowym. Ona kieruje dane zlecenia w dół i one są realizowane. Na zakończenie tego odcinka chciałbym wyjaśnić, dlaczego tak ciężko mi się mówi do Was i wyglądam, jakbym kij połknął. Jestem osobą, która lubi dużo chodzić, kiedy mówi. Chodzić. A niestety wymogi sprzętu, który posiadamy, ograniczają mnie do tego, że muszę siedzieć w miejscu. Nawet samo ruszanie krzesłem w ten sposób nie za bardzo wychodzi w samej kamerze. No i to tak trochę sztywno mówię. Ale mam nadzieję, że zrozumiale, jasno i przejrzyście. Na dziś byłoby na tyle. Chciałbym bardzo podziękować za uczestnictwo w moim odcineczku i do zobaczenia. Cześć!